Witajcie w piąteczek. Słuchajcie, tu mam ubitą bezę w zasadzie. Zaraz będę ją sobie wykładać na blaszkę. Gdyby ktoś był zainteresowany, to mam tu 350 ml białek i pół kilo cukru. Także całkiem sporo, ale zawsze korzystam sobie z tych proporcji, które są dostępne na kwestii smaku. Tylko tam jest ze 170 ml białek. To są chyba mniej więcej jakieś 4 jajka. U mnie jest 2 razy więcej. Mam taką wielką miskę i powiem wam, że już ciężko mi się to miksowało. Nie rozpuścił mi się do końca ten cukier, ale dobra. No bo właśnie, bo wiecie, jak trząchałam, to ta beza mi się jeszcze podnosiła do góry i miałam takie, Boże, żeby nie wypłynęła. Jest na maksa kleista, więc to dobrze, bo może będzie mi się łatwiej wykładać. Muszę rozkminić, zawsze robię takie wielkie kółko, ale zobaczę, jak będę miała tego dużo. Jak będzie tego bardzo dużo, to może upiekę tą bezę w prostokącie. Zobaczymy. No. Także będę już wykładać. Piekarnik mi się już nagrzewa, 100 stopni. No i co? Do roboty. Moja beza, słuchajcie, już gotowa. Tak wygląda. Jak widzicie, zrobiłam sobie taki dołek w środku, ale to oczywiście celowo, no żebym mogła sobie potem tutaj nałożyć krem. I w przepisie jest informacja o tym, żeby piec ją przez 30 minut w 120 stopniach, a dopiero potem w 100, ale czytałam o tym, że jak beza czasem podczas pieczenia odrobinę pęka, to dlatego, że ma za wysoką temperaturę, więc stwierdziłam, że spróbuję upiec ją tylko w 100 stopniach i po prostu będę piekła ją dłużej. I ogólnie ja robię czasem tak, że jak robię bezę wcześniej sobie, to suszę ją, zostawiam ją potem w piekarniku i ewentualnie rano, jeżeli jest taka potrzeba, to jeszcze podsuszam. Ale zobaczymy, jak będzie. Dobra. Wjeżdżam z tym do pieca. Dzień doberek, witam się z wami w kolejnym filmie. Wczoraj zabrałam się za bezę. Dlatego, że nasz sąsiad dzisiaj, w zasadzie nie dzisiaj, urodziny obchodzi troszkę później, ale dzisiaj ma imprezę urodzinową z okazji, no właśnie, takich okrągłych, bo 30 urodzin. No i chciałam pomóc, więc zaoferowałam się Paulinie, że mogę upiec bezę. I właśnie już wczoraj się za to zabrałam, nawet fragment tego nagrałam. I powiem wam, że dobrze w sumie mi się w miarę upiekła. Ale byłam trochę zestresowana, bo w przepisie była też łyżka, a w zasadzie przy tej porcji, którą ja robiłam, 2 łyżki mąki oraz 2 łyżki soku z cytryny. A ja nic takiego nie dodałam. Użyłam tylko białek z cukrem, ale powiem wam, że beza sama w sobie ubiła mi się bardzo ładnie, naprawdę. Trzymała kształt i nie miałam w ogóle problemu z tym, żeby uformować ją w taki sposób, no, w jaki chciałam. Wczoraj ją piekłam przez 3 godziny i dzisiaj wstawiłam ją jeszcze na godzinę i chyba przesadziłam, chyba ta beza aż tyle nie potrzebowała, bo niestety, ale trochę mi popękała. Ale to tak na środku, nie będzie tego widać, bo położono to krem, więc tak o. Do bezy wrócimy później, a teraz słuchajcie, chciałam się wziąć za zapakowanie prezentu, bo tak się składa, że wszyscy się zrzuciliśmy i kupiliśmy Grzesiowi wspólny prezent. Jego żona jeszcze do tego prezentu dokupiła mu grę, także tak. Rozłożę sobie tutaj wszystko i pokażę wam, co takiego będę pakować. Dobra, więc tak, Andrzej mi pomógł, podrzucił mi tutaj ten prezent. Tutaj pokażę wam może sam ten napis na razie. Andrzeju, co to jest? Chcesz ludziom wyjaśnić, chociaż
Ten obrazek już wyjaśnia wszystko. Jest taka super kierownica do playaka albo kompa. Działa z PS5, więc jakby Grzesiek chciał zupgradeować PS4 do PS5, to będzie mógł. No i to jest takie wejście w symulację. Tak. Wyścigowe, nie? Więc mamy tutaj taki kartonik. Mam taki szary papier, bo ja lubię pakować prezenty w szary papier. Do tego mam taką, słuchajcie, piękną kokardę. Nie wiem, czy ktoś z was może poznaje ten piękny niebieski kolor i tą ładną wstążeczkę, bo to jest kokarda, która była na pudełku kalendarza adwentowego. Odcięłam tylko te gumki, które tutaj były wszyte, bo ten karton jest tak duży, że to by było za małe. I stwierdziłam, że po prostu jak owinę to w papier, to tak po prostu to przyczepię na taśmę do kartonu, żeby tej wstążki nie zniszczyć. No i mamy jeszcze jedną rzecz. Paulina prosiła to kupić. No jak już mamy kierownicę, to musimy mieć też w co grać, prawda? Nowy Gran Turismo 7. A wiecie, co jest jeszcze super? Odbijało się, nie wiem, czy było widać, ale tak, Gran Turismo 7. Wiecie, co jest jeszcze super? Jak ma się PS5 i PSVR 2, to wtedy jest taki super ekstra zestaw, że się wkłada to na gogle na oczy i normalnie się jakby było w środku w samochodzie. Musimy kiedyś tego spróbować. Nigdy nie grałem w VR-a. A są chyba game roomy gdzieś w Warszawie. Trzeba sprawdzić, ale fajne przeżycie, nie? Wiem też, że Paweł ani... Ma? Nie, ale kombinuję jak wcisnąć ani kit, że to jest tańsze. Ania, mam nadzieję, że tego nie oglądasz, żeby móc sobie to kupić. No. Także wtedy można by się spróbować wprosić. Ale nie, są takie miejsca. Sprawdzaliśmy już, słuchajcie, pudełeczko, czy wszystko w porządku jest z zawartością, więc teraz już po prostu spakuję, bo przyszło to naprawdę porządnie zafoliowane, więc trzeba było zerknąć. Dobrze w sumie, że wczoraj zajrzeliśmy do środka, bo okazało się, że w środku był paragon. To tak trochę niezręcznie, bo to jednak prezent. No, dobra. Biorę papier i zawijam. Powiem wam, że dużo łatwiej się pakuje mniejsze prezenty. To była nierówna walka, ale zakończyliśmy ją sukcesem. Zastanawiałam się, czy zapakować to osobno, ale stwierdziłam, że zostawię to tak o jako zapowiedź tego, co może być w środku. Te boki nie wyglądają najpiękniej, bo musiałam to złapać taśmą, ale najważniejsza jest ta część. A to prezentuje się chyba tak nie najgorzej, chociaż tutaj trochę za dużo papieru mi zostało. Ale to już szczegóły. Myślę, że dla Grzesia... W sensie, że Grzesiu tego nie zauważy, nie? Tylko po prostu tak obstawiam, że to rozerwie i będzie się cieszył tym, co jest w środku. Taką mamy nadzieję. Ja, słuchajcie, wróciłam do mojego ciasta, a jak możecie zobaczyć, bardzo mi się tu pokruszyło. Pokruszyło mi się, bo chyba za długo potem je dopiekałam. A jeszcze później, jak próbowałam je przenieść z blachy na tą deskę, to już w ogóle mi pękło. Ale słuchajcie, przykryłam to dżemikiem. Ja zawsze używam tego dżemu z czarnej porzeczki, bo on jest po prostu bardzo kwaśny. A beza sama w sobie, wiadomo, jest słodka, więc tak, żeby trochę się zrównoważyć. Dobra, więc tak, tu mam moją bezę. Tutaj przygotowałam sobie śmietanki, serek mascarpone i cukier wanilinowy. Jeszcze zaraz wyciągnę śmietan fixa, chociaż chyba nie będzie potrzebny, bo obstawiam, że to ciasto dzisiaj zniknie. To jeszcze tego śmietan fixa przemyślę. No ale dobra, biorę się za ubijanie kremu, wyłożę to, wsadzę potem do lodówki. A jak już mi się ładnie schłodzi, to jeszcze ozdobię to truskawkami. Już wyrzuciłam mój papier, ale tak może wam podpowiem, jak nie macie tego miksera taką topą krywką, co sam się miksuje, albo jak macie, tak jak ja, ale nie chcę się go wyciągnąć, jak macie taką płynną konsystencję jakby na początku, nie, no bo śmietanka, no płyn, to polecam, słuchajcie, wziąć sobie dwa listki ręcznika papierowego i po prostu postawić wokół tej miski i dzięki temu płytki dalej są czarne. No albo jakie tam macie, w każdym razie bez planu ze śmietanki. Także tak, będę ją jeszcze chwilę ubijać, dosypię jednak trochę tego śmietan fixu na wszelki wypadek. Tak się prezentuje beza z kremem. Jest go tu, słuchajcie, bardzo dużo. Jest tu pół kilo, no jest tu ponad kilogram masy.
Także zaszalałam. Ale dobra. Szybkie ozdabianko. No i mamy moją bezę. Już udekorowaną. Słuchajcie, jakby ktoś chciał się przyczepić, że środek jest bez truskawek, to jakby ja to wiem, okej? Zostawiłam środek celowo pusty, bo będzie trzeba wbić świeczki. Mam jeszcze takie gwiazdeczki. Zobaczymy, czy gdzieś się wpowijam, czy zostanę przy świeczkach. Ale tak, wkładam to teraz do lodówki i idę szybko zrobić makijaż, bo jest trochę później niż myślałam. Ciasto gotowe. Moja twarz taka bardziej odpicowana, prawda, Andrzeju? Już nie widać tych wszystkich pryszczochów. Trochę je pozakrywałam, chociaż okazało się, że przesuszyłam skórę i mam takie suche skórki. I ogólnie brody. Prawda? Od razu przystojniejszy Andrzejek. No, my gotowi, słuchajcie. Jesteśmy w sumie to już parę minut spóźnieni. Całe szczęście nie mamy daleko, wystarczy, że zjedziemy na parter. Także zbieramy się. A potem wrócę po ciasto i jak wbiję świeczki, to jeszcze wam dogram, jak wygląda. Teraz sobie jeszcze postoję u nas w lodówce, bo podejrzewam, że u Grzesia i Pauliny nie będzie absolutnie na to ciasto miejsca. Mogę wam pokazać, ale zajmuje naprawdę mega dużo... Oj, nie widać mnie. Mega dużo miejsca w lodówce. Musiałam wszystko wyjąć z tej dolnej szuflady. No tak położyłam sobie sosy, ale no... Cały dół mi to zajmuje. Także, żeby nie było, że zaniesiemy i nie będzie gdzie tego schować, to na razie tu zostanie, a jak przyjdzie pora na tort, to przyjdę, wbiję świeczki, no i zejdę tam na ten parter. Zabieram telefon i lecę. Świeczka wbita, gwiazdki wbite, pokazuję tak na szybko, bo wszyscy czekają na ten tort, więc zabieram i lecę na dół. A no i nie pokażę wam, jak wygląda impreza, bo jest bardzo dużo ludzi, także nie chcę nikomu przeszkadzać. The next day. Dzień dobry. Witam się z wami, taka w sumie trochę zachrypnięta, nie wiem dlaczego. Może wczoraj tak głośno gadałam? Andrzeju, jak myślisz? Nie wiem. Nie było, znaczy było głośno dosyć, ale nie wiem, czemu masz grypę. Może po prostu za długo spałaś? Albo tak po przebudzeniu wszyscy jeszcze nic nie piłaś? No, w sumie może tak. Ogarnęłam się, jestem jeszcze w szlafroczku. Zrobiłam sobie śniadanie, mam kanapeczki z szynką z awokado i z pomidorkami. Jakby ktoś był ciekawy, to dalej staram się liczyć sobie swoje posiłki i tak to mniej więcej wypada kalorycznie. Powiem wam, że wczoraj jak zmywałam makijaż, to w ogóle zauważyłam, że znowu sporo zrobiło mi się tutaj takich... jak to się nazywa? No sywków, w sensie nie, że pryszczy, tylko takich no zaskórników, o, tego słowa mi brakowało, więc postanowiłam, że dzisiaj się wymaseczkuję, ale najpierw się wykąpałam, w ogóle spałam do 11, także 10 godzin snu wleciało. No, ogarnęłam się, teraz jest 12, zjem śniadanko. W międzyczasie myślę, że będę się maseczkować, zrobię sobie, właśnie zastanawiam się, czy to ma sens, jak zrobię sobie maseczkę, peeling i potem znowu maseczkę, to czy to wszystko zadziała? Nie wiem, przetestuję to. Zobaczymy. No, a potem się ogarnę i może postaram się nagrać ten film z motocyklami. Słuchajcie, muszę sobie obiecać, że już nigdy więcej nie powiem, że w następnym odcinku będzie coś. Bo potem jest mi źle z tym, że nie dotrzymuję słowa. A chcieliśmy nagrać film o motocyklach, tylko wczoraj, czyli w sobotę, padał deszcz. Pogoda się trochę zepsuła i niekoniecznie była taka sprzyjająca. Dzisiaj jak z pogodą, Andrzejku? 12 stopni, chmury tak średnio no, wygląda. Także też bez szału. Także przepraszam was bardzo, ale musimy to odłożyć w czasie. No wiecie, jakby na motocyklu musi być odpowiednia pogoda. Tak, żeby też było bezpiecznie. I tak. Andrzej jest porypany. Andrzej jeździ powyżej 10, ale ja czekałem całą zimę. Kasia nie chce się zrazić i nie chce, żeby ją przepizgało całkowicie na pierwszym wypadzie. Tak, nie, nie chciałabym. Tak, nie chciałabym, żeby mnie przewiało, żebym się, nie wiem, rozchorowała albo coś takiego. Także, no nie chcę wychodzić. Jeszcze poczekajmy, aż będzie może chociaż te 16 stopni, bo jednak jak się ubiera wszystkie te motocyklowe ubranka, to potem jest dosyć cieplutko. Ale tak, chciałam podsumować imprezę jeszcze u Grzesia. Ogólnie było super. Muszę powiedzieć, że moja baza niestety mi nie wyszła. W sensie była bardzo smaczna, wszystkim smakowała, wyglądała ładnie, ale popełniłam błąd, taki kurde błąd jak nowicjusz normalnie, a przecież to nie była pierwsza beza w moim życiu. Strasznie źle mi się rozpuścił, a w zasadzie nie rozpuścił mi się cukier. I potem ta beza mi tym cukrem niestety sikała dosyć mocno.
Także tak. Ale z rozpędu wziąłam zwykły cukier, a jednak do bezy faktycznie lepiej używać z tego drobnego. Także popełniłam błąd taktyczny, bardzo poważny. Ciasto w smaku było super. Wyglądało też ekstra, no tylko tyle, że od spodu niestety trochę się lało. Nie? Tym syropem cukrowym. Także tak. Imprezka ogólnie super. Grzesiu z Pauliną się mega przygotowali, bo słuchajcie, tyle jedzenia na stole, że nie wiadomo było za co chwycić. Także ogólnie wszystko na plus. Jedyne co, to ja się chyba nie do końca dobrze czuję na takich spędach, gdzie jest sporo ludzi, których nie znam. Zawsze jak nasi sąsiedzi organizują jakieś takie większe spotkania, to jest tam trochę niezręcznie, bo to jest tak, że większość tych ludzi, którzy tam są, znają się już bardzo dobrze latami, a my tak po prostu dołączyliśmy po sąsiedzku do tej paczki. I to jest ekstra i bardzo miłe, że jesteśmy zapraszani na różne tego typu wydarzenia, ale w dalszym ciągu niestety podtrzymuję, że momentami niekomfortowe, w sensie takim tak czasem ciężko mi się odnaleźć, bo widzę, że oni są już tak tacy zgrani i mają tyle wspólnych tematów i tak. Ale muszę powiedzieć, że siedzieliśmy, jakoś tak trafiliśmy, że siedzieliśmy naprzeciwko Łucji i Przemka. Ja ich widziałam po raz pierwszy. Andrzej chyba z Przemkiem już miał styczność, tak? Czy nie? Też nie? Nie, z tym Przemkiem z drugiej strony. Aha, okej. No, w każdym razie byli ekstra, naprawdę. Tak mi się super gadało i właśnie tak się zastanawiam, czy to dlatego, że było może trochę głośno, a ja chciałam, żeby było mnie słychać, jak mówię. A też trochę zaczyna boleć mi gardło, więc zastanawiam się, czy to nie coś więcej. Dobra, zmykam. Jem śniadanie i biorę się za te maseczki. Psst, to ja, wasz montażysta. Kasia odpoczywa, bo ją boli gardło, ale pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, no i możecie nawet kliknąć dzwoneczek. Hej!